by pomyślał? Niezła rzecz. Walka przy twoim boku to sama przyjemność. Nazywam się Tristan. Jestem łucznikiem. Nigdy wcześniej cię nie spotkałem. Nie pochodzisz stąd, prawda? Tak. Przypłynąłem z Korinis. Słyszałem o tym miejscu. Nie wszyscy stamtąd wracają. Muszę cię ostrzec, kontynent jest teraz niespokojny. Orkowie zdobyli już prawie całą Myrtanę. Pozostała tylko stolica. Myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie z takimi problemami sobie radziłem. Nie bądź taki zarozumiały. W ten konflikt zaangażowanych jest wiele stron. Będziesz miał szczęście, jeśli wybierzesz właściwą. Każde twoje działanie lub niewłaściwe słowo może prowadzić do paskudnych konsekwencji i tylko pogorszyć sytuację. Więc lepiej bądź ostrożny, dopóki nie zorientujesz się w sytuacji. Rozumiem. Będę cichy jak mysz pod miotło. Nie chcę żadnych konsekwencji. Róże nie mają tu najlepiej. Moc i magia rządzą na tym świecie, pamiętaj o tym. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Musisz znaleźć ludzi, którzy pomogą nam strzec wioski. Orkowie przejęli już prawie całą Myrtanę. Potrzebujemy pomocy. A, spotkałem już orków. Nie stanowią dla mnie żadnego wyzwania. Nie bądź taki zarozumiały. Nie wiem, skąd pochodzisz. Ale życie tutaj wygląda zupełnie inaczej. Lepiej bądź ostrożny, dopóki nie zorientujesz się, w jakiej jesteś sytuacji. Konsekwencje twoich lekkomyślnych działań mogą być nieprzewidywalne i zaszkodzić zarówno tobie, jak i wszystkim w twoim towarzystwie. Co się stało, zanim przybyliśmy? Orkowie nigdy nie przepuszczą okazji do zdobycia nowych niewolników. Jeszcze do niedawna Ardea była wolna. Wolna od orków, ale też wolna od rebeliantów. Orkowie zwyczajnie pojawili się i przejęli kontrolę. Wtedy rozpoczęła się selekcja. Chcieli zabrać ze sobą wszystkich zdolnych do pracy farmerów, kowali, alchemików i innych mieszkańców miasta. Dokąd zabierają niewolników? Najczęściej do starożytnych świątyń, ruin lub kopalń. W zasadzie wszędzie, gdzie można coś wykopać przy pomocy łopaty, tkilowa czy dłuta i młotka. Orkowie czegoś szukają. Kto wie, może zakopanego skarbu. Nie bardzo wiem, jak ci pomóc. Idź do Redok i tam zapytaj, a może dostaniesz odpowiedzi, których szuka. Co to za zwój? Gdzie? Jaki zwój? Zen zwój. Zabrałem go przywódcy orków. Krakas akurat nie patrzył, więc gdy zaczęła się ta cała jatka. Ukradłeś mu go? Tylko dlatego, że wydawał się ważny. Czytał ten zwój wielokrotnie, za każdym razem unosząc przy tym brew. Po czym rozglądał się wokół nerwowo. Wyglądało na to, że kogoś szukał. Z reguły nie robię takich rzeczy, ale... Oczywiście. Oczywiście, że nie. I wtedy go chwyciłem. Położył go na stole, gdy rozpoczęła się walka. I to była okazja dla mnie. Hej, co chcesz usłyszeć? Mogę zobaczyć zwój? Najpierw sam chcę go przeczytać. O cholera. Co się stało? Wygląda na to, że oddziały orków są rozmieszczone wszędzie wokół nas. Xardas we własnej osobie nakazał im podbicie wschodniego wybrzeża. Pokaż mi to. Trzymaj. Mam nadzieję, że nie pojawi się tu więcej orków, bo inaczej marny nasz los. Wszystko będzie w porządku. Dobra, zmieńmy temat. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas!
Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Co jest w Redok? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Miło się z tobą gadać. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. No daj spokój. Twój kumpel Gorm chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans, a teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Nie wierzę w ani jedno słowo. Złe wieści! Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Wątpię, czy go znajdziesz! Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Weź to, co należy do innych. Rozumiem. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orków. Co nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. I wtedy będzie w porządku. No dobrze, to daj mi swój stary pancerz. Chwila! Nie to miałem na myśli. Wiem. Niemniej jednak chciałbym go mieć. Co chcesz robić z tym rupiecie? Spójrz mi w oczy. To było głupie, żeby schodzić na ląd bez żadnego pancerza. Mimo tego, że ci takowy oferowałem. Tak, masz rację.
Jeśli jednak pójdę tak ubrany, orkowie na pewno umrą ze śmiechu, zanim zdążę dobyć miecza. Hesze! Tak? Myślę, że powinniśmy jednak temu zapobiec. Przecież dopiero co zostali naszymi najlepszymi przyjaciółmi. W porządku. Dostaniesz to dziurawe badziewie. Chyba nie muszę ci mówić, że nie zapewni zbyt wielkiej ochrony. Jest tak samo dobry, jak wyświechtany. Nie szkodzi. Grunt, by w środku walki nie spadły mi spodnie. Myślisz, że to by zaskoczyło orków? Upadliby na kolana i zaczęli oddawać mi cześć. Dla ciebie nigdy nie ma wystarczająco szaleńczej bitki, czyż nie? Do odważnych świat należy. Sam się o to prosiłeś. Sam się... Nie przykładałbym do tego żadnej uwagi. Wiem, stary, wiem. Niektóre problemy same się rozwiązują. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Nie wierzę w ani jedno słowo. Wszystko się skończy. Naprawdę myślisz, że... Poczekam i popatrzę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Daj spokój. Jasne. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jeszcze. Co chcesz usłyszeć? To wciąż ta sama historia. Kontynent jest wystarczająco duży dla ciebie samego. Jeśli chcesz brać udział w wojnie, najlepszym rozwiązaniem będzie skompletowanie własnego oddziału. I tak cię do tego zmuszą. Znajdź odpowiednich nauczycieli i naucz się od nich umiejętności przywódcy. Gorzej już być jak nie może. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. W końcu i tak cię do tego zmuszą. Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Wszystko jest możliwe. Niektóre problemy same się rozwiązują. Czekam i popatrzę. Wszystko jest możliwe. Hej, co chcesz usłyszeć? To wciąż ta sama historia. Nie mam z tym problemu. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Zrobię sobie przerwę.
Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Zajmę się tymi dzikami. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do lasu. Rozumiem. Paskudo. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym. Ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków... Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie wtedy nauczę cię... Pokaż mi swoje towary.